Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ 4. Moi drodzy, lecimy z następnymi zawodami. Nie ma co tu się opieprzać tak naprawdę. Jak widzicie, Agnes jest liderką, 10 punktów przed Libertarianem. No i niewiele więcej przed Połapkiem, bardzo ciasno tutaj w czołóweczce. No zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. A dzisiaj mamy Chinę, K205, moi drodzy, więc... Ponownie kamera bardzo ciekawa, no ta skocznia, no jestem ciekaw. Jak ja na niej będę skakał, Bieszczady rozpoczyna archiwum. No i ten skok, ledwo wylądowany, 185 Bieszczady. No może, mogą być bardzo ciekawe zawody, powiem wam. Ostatni odcinek był wspomnienie, ciekawe jak ten mam nazwać, no. Uwaga, leci sobie, oj, nie. Petitek, to nie w tę stronę, 117,5, drugie miejsce, ale strata przeogromna. A co cię to obchodzi z numerem trzecim? Popatrzmy, jak u niego to będzie wyglądać. Oj, też ten lot niezbyt. I moi drodzy, ledwo wylądowany skok. 127,5 metra daje w tym momencie drugi wynik. Kacperito z numerem czwartym. No zaczęły się ciekawe dosyć skocznie, powiem wam. No może Kacperito dzisiaj będzie miał więcej szczęścia niż ostatnio. Nie! Upadek! 159,5 miejsce drugie mimo wszystko udało mu się osiągnąć. Bieszczady cały czas liderem. No i ten jego skok na razie wyglądał dosyć dobrze patrząc na to, co oglądamy teraz. Narej! O! To już lepsze wyjście z progu. Zdecydowanie. I Narej będzie liderem. I to samotnym na razie. 197. Prowadzenie oczywiście musi być, to nie ma innej opcji. Brawo! Hetman z numerem szóstym. No, dzisiaj duże szanse, Bieszczady na awans masz. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Ostateczności Hetman teraz próbuje. No, ale... 180 było, ale z upadkiem. Więc na trzecim miejscu ląduje. Puma z numerem siódmym. Oj, tutaj wyjście z progu też wydaje się ok. Teraz jak najdalej próbował. 188 metrów, daje to drugi wynik, więc tutaj notami chyba jeszcze troszeczkę wygrał. No bo nie zapewne Bieszczady też nie miał lądowania jakiegoś pięknego. Spocony kasztan z numerem 8. No i zaczęły te skoki wyglądać, no i żem troszkę zapeszył. Bo mogło to być lepsze jeszcze. 169,5 miejsce czwarte w tym momencie. Znary, Puma, Bieszczada, Archiwum, pierwsza trójeczka i teraz Bronisław Mapper, moi drodzy. Z numerem 9. No, wygląda obiecująco po wyjściu z progu. Teraz pytanie, jak daleko uciągnie jeszcze z tego. No, uciągnął, ale z upadkiem. 189,5 miejsce piąte w tym momencie. Niewiele stracił tutaj do spoconego kasztana, choć upadł, no. To wiele wyjaśnia. Niko. No, Niko leci bardzo wysoko. Teraz pytanie, czy będzie w stanie zapanować nad nartami. Próbował. I miejsce drugie, 187 metrów. No, jeden z lepszych skoków, jakie tutaj oglądaliśmy. I miejsce drugie za Narejem. Dominik z numerem 11. Zobaczymy, jak tutaj Dominik będzie chciał odlecieć, czy będzie w stanie. Na razie wygląda to bardzo ładnie. Nie. Za krótko, ale na miejsce trzecie starczyło, więc brawa dla niego. I następny to już jest Def. Numerem 12. No i Def. Próbuję wyprostować teraz te narty trochę. No i ten skok jest 178 metrów, miejsce szóste, więc tuż za Bieszczady Archiwum, no ale jest za nim. No i numerem 13 to już Koziszek. Oj, spóźnione wyjście z progu, czy to mu... No nie odda dobrego skoku przez to. 154,5 miejsce, dopiero 10 Koziszka, więc naprawdę daleka pozycja. No i numer 14 to oczywiście już Babusan. Oj, ładne to wyjście z progu. Teraz pytanie, czy zapanuje nad nartami. No zapanował, nie wiem, czy to nie jest na lidera skok. Drugie miejsce, 195,5, brawo.
30 do Narea tylko stracił. Więc dobry ten skok był. Better player. No i better, ta sama chyba bajka, moi drodzy, będzie. Choć nie, upadek. Better 188 i miejsce dopiero 10 z tym upadkiem. Daniel Groński. Na pewno chciałby być w klasyfikacji troszkę wyżej, no ale na razie nie wiedzie mu się za dobrze w tych konkursach. No ale ten skok niezły Daniela Grońskiego na miejsce trzecie 192 metry, no to oczywiście średnie, ale skok daleki, to mu pomogło w tym. Maciek Woźniak. No i Maciek Woźniak tutaj. Tak, mocno położony na narty. Maciek Woźniak, no i upadek. Jeszcze myślałem, że mam chwilę czasu, żeby tutaj odlecieć, ale jednak nie. 13 dopiero miejsce Maćka Woźniaka. Fekcio. No, tu też wyjście z progu. Bardzo takie agresywne. Teraz próbuje. No i uratował miejsce 8, 181,5 metra. Więc tuż, tuż za Bieszczady Archiwum, no ale przed innym skoczkiem. Ja to mam szczęście, numer 19. Na chwilę za nami będzie pierwsza 20 tak naprawdę i na tą chwilę nie wiemy nic tak naprawdę. I upadek, ja to mam szczęście. No, wydaje się, że jeszcze troszkę mam czasu za każdym razem, ale to jest tylko złudna nadzieja. Jan Zban, popatrzmy. Czy to będzie dobry skok Jana Zbana? No, zanosiło się od wyjścia z progu, że będzie. 179, miejsce 9 Jan Zban, więc dosyć daleko. Sub-Zero 23. No, uwaga, Sub-Zero próbuje jak najdalej, ale niestety to nie był skok. No, na pierwszą dziesiątkę na pewno, 11 miejsce w tym momencie. Fisek. Potrafi daleko skakać. Nieraz udowadniał nam to. Pytanie, czy dzisiaj będzie w stanie. Oj, tak! Odpalił rakietkę nam. Fisek, 203 metry. Bardzo blisko przekroczenia punktu K. No i jest prowadzenie, oczywiście. 203. Piękny, daleki skok. No, takie skoki lubimy oglądać. Igor Drzazgowski. Oj, 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 no to tutaj dzisiaj niestety, ale Igor będzie musiał no odpaść. W tym momencie ostatnie 23 miejsce. No takie sytuacje. No można było się spodziewać, że ktoś ucierpi dzisiaj. No właśnie, pechowcem jest Igor Drzazgowski, między nimi Kliks. No zawsze spec od lotów, no ale nie dziś. 13 miejsce, 169 metrów w tym momencie. Welin. Oj, to samo wyjście z progu i no właśnie oglądamy ten skok. 24 miejsce, więc też wcale nie za szałowo. Miki. Co zrobi Miki? To wyjście z progu niezłe, ale teraz trzeba ustabilizować resztę lotu. Jest nieźle. Myślę, że no nie ma jednak drugiego miejsca. Czwarte, 194,5. Dla Mikiego, ale dobry prognostyk. Kamil. Kamil, uwaga, bardzo statycznie w locie, ale swój skok oddał. Dobry, naprawdę dobry, 193, daje to w tym momencie oczywiście piąte miejsce. No i czas na Kelniksa. No i Kelniks też wygląda to obiecująco i wylądował przede wszystkim, bo już zaczął targać tymi nartami. 195,5, miejsce szóste, więc bardzo tutaj ciasno zaczęło się w czołówce robić. Czas zacząć zabawę, moi drodzy. Oj, no i mamy pechowca, kolejnego zresztą. No jeszcze da, jeszcze gorsza nota, 79, nota 21,3. Ostatnie oczywiście miejsce, Mystic.
numerem 30. Mystic ostatnio spuścił z formy. Zobaczymy, czy tutaj nie. Zdecydowanie to nie jego obiekt. 29. miejsce, 91,5 metra. Na pewno nie. PTG! Jak sobie PTG tutaj będzie radził, czy będzie w stanie tutaj skoczyć, co nieco. Próbował, próbował. I to jest miejsce 16 w tym momencie dla PTG, więc... No niby tragedii nie ma, no ale przed nami jeszcze sporo. Bartolini. Ostatnio mógł zawody wygrać, ale no nie wytrzymała głowa. Nie wytrzymała, a dzisiaj jak z tą głową będzie? Też nie za dobrze. 16 miejsce. Więc ledwo, ledwo przed PTG. No i Kuba Brat. Tu powinno być nieźle, choć znowu to wyjście z progu. Takie sobie. Wylądował przede wszystkim. 187,5 i miejsce 11 w tym momencie przed Bieszczady Archiwum. Aż o punkt. Krystal XD YouTube. Oj, spóźnione wyjście z progu, lot także niespokojny, nie. Było widać to niestety po locie, że tutaj nic dobrego go nie czeka. 27 miejsce, bardzo daleko. No i następny to już Dzichu Wiadro z 35 numerem. I próbuje Dzichu jak najlepiej tutaj lecieć optymalnym torem. No i ten skok jest na miejsce 7, więc... Nie zawiódł, to na pewno 190,5 metra. No, ostatnio w drugiej serii potrafił naprawdę odpalić rakietę i się mocno przebić, więc no. Wszystko przed nim oczywiście. Kari 44, też wyjście z progu bardzo wysokie. I pytanie, ile skoczy? No, skoczył tyle, ile musiał. 193 i miejsce 7. Więc brawo, Fisek nadal cały czas liderem. D. Mateuszek. No i de Mateuszek, to też ten lot taki, powiem wam sobie. No i od razu skok na miejsce 15, 181,5 metra. Więc egzekwo z fekcio w tym momencie. Czas na Renkrona. Renkron ładnie leciał od początku. Teraz pytanie, ile z tego wyciągnie? Bardzo dobrze! Miejsce drugie, 198 metrów, noty pierdicho z tymi notami. Skok jest daleki i to się w tym momencie dla niego najbardziej liczy. Capigra 123. Capigra, uwaga, ile Capigra sobie tutaj będzie wyczyniał. Oj, nie, 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 panie Capigra. 32 miejsce, odpada z rywalizacji nam. Kuba Bus. Kuba Bus, uwaga, nie, to sama sytuacja, za nisko, to nie Wikersund, że trzeba lecieć nisko nad ze skokiem, 34 miejsce, bardzo daleko, no i czas na Krzyśka Sportowca. Krzysiek Sportowiec próbuje nade wszystko tutaj coś osiągnąć i proszę! 192 metry, miejsce 8 Krzysiek, więc tutaj jakby chciał pokazać wszystkim, że on jeszcze się liczy cały czas w tej walce. Patryks, ta sama bajeczka czyżby, no nie wygląda to obiecująco, jest krótszy skok od Krzyśka na pewno. 22 miejsce, 179, no to jest chyba za krótko, żeby się cieszyć z awansu, choć wszystko się tu może zdarzyć oczywiście. Komunikacyjnym. O Jezu, ależ przejechał ten próg niesamowicie. Nawet nie ma co tu dalej ciągnąć, bo będzie i tak dalekie. 38 miejsce, 123,5 metra tylko. No to czas na Wikto. A średniawka ostatnio, ale mimo wszystko punkty zdobywa, więc z tego się chyba trzeba najbardziej cieszyć. Pytanie, jak dzisiaj będzie? No dzisiaj będzie gorzej. Miejsce 26, 170,5. No niestety, ale dzisiaj chyba niestety, powtórzę to po raz kolejny, niestety pożegnamy się już po pierwszej serii. Butix też spuścił to z tonu po naprawdę fajnym początku sezonu,
kiedy wydawało się, że wszedł na swoje obroty, teraz przyszedł dołek formy. 182 w tym momencie i to jest 17 miejsce, więc zabierz się do archiwum, jeszcze wylądował. No i będzie musiał czekać z niecierpliwością, co się dalej wydarzy. Konrad S. No, natomiast Konrad S. No na pewno lepsze nastroje po ostatnim weekendzie od Butiksa i teraz ledwo to wylądował. 12 miejsce, 192,5. Wystarczyło mimo wszystko tutaj. Ale no ten upadek już tam wisiał tak naprawdę. FC Rider City. No, a FC Riders to no widzę, że... No, tu nie ma co komentować. 44 miejsce, to wszystko mówi. 100 metrów. Czego? Co tu można więcej dodać? No nic. Pan Lopez. No i pan Lopez, uwaga. No, tutaj 185 metrów, miejsce 17. Więc ładnie. Pół punkta przed Bieszczady Archiwum, ładnie. Jestem w szoku. Lucario 69. Potrafi daleko skakać, potrafi się skupić na tym na tych jednych zawodach, kiedy trzeba. No i zrobił to w tym razem. 10 miejsce, 193 metry, egzekwu zejść, cichu wiadro. Brawo. Kubilaj 2. Oj, tutaj to wyjście z progu mogło być lepsze, ledwo wylądowany skok. 179, 27 miejsce, no ty nawet po 16,5 się pojawiły, więc to wiele mówi, naprawdę. Cydzik. No zobaczymy, co Cydziu na to. Czy będzie w stanie tutaj nawiązać walkę z tymi najlepszymi? No stara się i proszę. Drugie miejsce, 198,5, noty po 18,5, 18. No ale to nie tu noty nie grają. Pierwszy skrzyp jest tylko odległość. Mati 1994. No i tu już spóźnione wyjście z progu, niesamowita sytuacja. Nie. I upadek oczywiście, no bo nic z tego nie da się więcej zrobić. 49 miejsce dopiero Matiego. Czas na long cuta. No niewiele już przed nami, long cut, wyjście z progu też niezbyt udane, no i skok szarpany, miejsce 28, 178,5 metra tylko, czas na pana Skalmara. No i pan Skalmar wygląda to obiecująco po wyjściu z progu, teraz ile odleci, no starał się najdalej jak się dało. I to jest 185,5 i miejsce 21, więc też nadal bez awansu czeka Dracula Nietoperek. Oj, tutaj to na pewno nie będzie awansu. No już ratowałem tym lądowaniem. 147, miejsce 40, dopiero trzecie. Dzisiaj żegnamy już po pierwszej serii niestety. Marek Wawrzyniak. I uwaga, ile Marek Wawrzyniak dociągnie. Próbuje jak najdalej, ale upadek, no. 44 miejsce, 169,5 metra, moi drodzy. Ajajaj, Tonik Bow z numerem 57. Oj, to wyjście z progu dosyć ciekawym pomysłem. Pytanie, czy to nie zaszkodziło? No właśnie. Noty niezłe i 15 miejsce dzięki temu. Bo skok nie był tak okazały, awans będzie i z tego chyba się najbardziej może cieszyć. Patryk Wójtowicz, popatrzmy. O matko jedyno, przenajświętszo. No, tutaj już chyba bez komentarza mogę zostawić. 100 metrów, dołącza do FC Rider City 100-metrową odległością. No to czas na X7 Killera X62, no ostatnio przetarł się o podium. A dzisiaj może nie awansować do drugiej serii. To byłaby ciekawa historia. I który? 32. No właśnie, poza awansem. Więc takie niestety sytuacje mają miejsce u mnie na kanale. Dzień dobry. Anti Avanti.
Anti Avanti, proszę zobaczyć, jak on tu próbuje dolecieć i niestety 39 miejsce z upadkiem, 188,5. No niewiarygodna sytuacja po prostu. Filip Kasprzyk. Też jeden ze z głównych speców do lotu, więc popatrzmy, czy on tutaj skoczy. Skoczył daleko. Miejsce piąte, 196 metrów, więc czołówka jest. On się tu będzie liczył. Xaver. No, tu zostali ci najlepsi. Ci, którzy no, potrafią błędy popełniać na potęgę, ale potrafią też się skupić na pewnych zawodach. No, Xaver, 24 miejsce w tym momencie. Ex-aequo z Butixem, więc też ciekawa tutaj sytuacja nastąpiła. Zwoleński Huligan. I Zwoleński Huligan, ależ on tu próbuje jeszcze dobić do tej czołówki i brawo dla niego. Drugie miejsce, 197, noty bardzo wysokie. No i zbliżył się trochę do Fiska. Czas na Limoccego. Wiemy, że jego stać na bardzo dalekie skoki, ale pytanie, czy wytrzyma presję? No właśnie. Miejsce 17, 189, więc z drugiej serii trzeba będzie coś odrabiać. Połapek. Trzeci w klasyfikacji generalnej Połapek i dzisiaj nie można popełnić żadnego błędu. Limit błędów wyczerpał i proszę bardzo. Pokazuje, że jest w grze. Piąte miejsce Połapka. I tutaj na pewno będzie walczył do samego końca. Libertarian. Niestety troszkę nam Libertarian spuścił z tonu, ale wiem, że takie zawody mogą go przywrócić i to robi. Ósme miejsce, ależ tutaj skaczą równo ta czołówka. Niewiarygodna sytuacja. Agnes jest liderką. A jak Agnes jest liderką, to można się spodziewać tego, że będzie coraz gorzej u niej. I pytanie, która... 22 miejsce Agnes. Te 20 ją uratowały, więc będzie w drugiej serii, ale po pierwszej serii prowadzi nie kto inny jak właśnie Fisek. Na drugim miejscu Zwoleński Huligan. Trójkę zamyka Cydzik, dalej czwarty Renkron, piąty Połapek. Szósty Narej, siódmy Filip Kasprzyk, ósmy Babusan, ex-aequo z Libertarianem. Dziesiątkę zamyka Miki, no a na samym dole z awansami. Ostatnie miejsce, które dał awans, to Butik Xaver, a pan Skalmar przedostatni, więc ciekawie się zapowiada. No i Bieszczady Archiwów 30. To jest też dosyć spora sensacja. Zobaczymy, ilu ich mamy. Nie mamy więcej. Mamy właśnie 30. Ci, co poupadali, nie znaleźli uznania w oczach sędziów, żeby powtórzyć swoje próby. Więc można już powiedzieć fakt, że Bieszczady Archiwów zapunktuje, ale zaczyna Butix wszystko. Zobaczmy, czy Butix poprawi się względem pierwszej serii i odległością i miejscami. No nie wydaje mi się. 182, teraz 189,5, no odległość jest, dobra, zobaczymy na ile to wystarczy, bo teraz już skacze Xaver, czyli jeden z czołowych skoczków tego sezonu i popatrzmy, wyjście z progu bardzo solidne, no i skok też mi się wydaje dłuższy, 193, więc tu nie było innej opcji, musi być przed Butixem. Pan Skalmar, miejsce 28. I pan Skalmar skacze ile? No krócej, więc powinien być za obydwoma. Tak jest, 180,5 tylko. I spada na trzecie miejsce. Xaver przebija się z Butixem. No i czas na Bieszczady Archiwum. Jak w drugiej serii skoczy Bieszczady? Pięknie! Brawo Bieszczady! 193,5, wszystkie 18,5 noty i prowadzenie jest zasłużone. Zobaczymy, jak długo się utrzyma na tym prowadzeniu. Czy pan Lopez będzie w stanie go tutaj zrzucić z piedestału? No na pewno będzie próbował, bo wyjście z progu niesamowicie dobre. I jest prowadzenie chyba pana Lopeza. 197 i jest liderem oczywiście. Kuba Brat, miejsce 25.
Ojojoj, tu wyjście z progu nie było już takie dobre. I lot krótszy, więc chyba spadek na ostatnie obecnie miejsce. Szósty, więc za panem Skalmarem również. Miejsce 24 należy do Pumy. Jak tutaj Puma dzisiaj w tej drugiej serii się zaprezentuje? Daleko, czy na lidera? Otóż tak, 196 wystarcza tutaj do pokonania pana Lopeza. Brawo dla Pumy. No i Dominik, miejsce 23. No też Dominika chyba już dawno nie widziałem w drugiej serii, albo się mylę. No i zobaczymy, jak dzisiaj w tej drugiej serii się zaprezentuje. Czy będzie stanie? No, obejmie prowadzenie moim zdaniem. 198,5. Musi być prowadzenie, nie ma innej opcji. No to lider Pucharu Świata Widzów, czyli Agnes. No i popatrzmy, jak sobie Agnes radzi. Świetny skok! 201,5 metra. No tak trzeba było w pierwszej serii skoczyć. To nie byłoby tego problemu. Niko, 21. I tu też będzie dobry skok moim zdaniem. Pytanie, czy na prowadzenie, czy nie. Nie będzie prowadzenia. Miejsce piąte nawet. Jeszcze te noty ze styl chyba go tutaj, można powiedzieć, dowaliły mu. No, czasem tak się zdarza niestety. Tonik Bow, 20. I Tonik Bow, czyżby mu wyszedł skok drugiej serii? To jest za szok. I chyba nawet na lidera skakuje. Tak jest! 201! Brawo! 1/10 przed Agnes. To jest niesamowita sytuacja. Li Mocy. Miejsce 19. Jeżeli chce coś do liderki odrobić, no to jedynie w tym skoku. No, ale czy obejmie prowadzenie? Trzecie miejsce, więc Agnes. Więc Agnes tu może odepnąć z ulgą. Limonka, za nią już jest na pewno. Konrad S. Miejsce 18. No i Konrad S. Chyba to będzie jeden z tych krótszych skoków. 190,5 i miejsce 8. Tuż przed Bieszczady Archiwum. Więc no, pilnuj się, pilnuj, bo Bieszczady na pewno chętnie przyjmie jeszcze parę punktów. Daniel Groński. Oj, Daniel, czyżbyś mi tutaj spóźnił wyjście z progu? No chyba tak, bo ten skok krótszy. I 10. miejsce za Bieszczady Archiwum, który na pewno będzie się cieszył z kolejnego punktu. Czas na Zdzichu Wiadro. Czy będzie w stanie objąć prowadzenie tym skokiem? No, zanosi się, że tak! 208 metrów! No nie wiem, czy to nie jest skok po zwycięstwo dzisiejszego konkursu. No jak nikt dalej nie skoczy, no to chyba tak. Lucario 69. Ależ odpalił rakietę. Aż zagrzmiało u mnie. Lucario z upadkiem. No więc chyba dzisiaj 30. miejsce będzie jego. Ale nie, jednak nie. Jednak przed Kubą Bratem jest odległość, robi swoje. Kari 44. Tu jeszcze dziesiątka się nawet nie zaczęła. Tu takie emocje. Zobaczymy. Co na to Kari? Czy będzie w stanie nawiązać z nim walkę? Nie ma opcji nawet. 192,5 i miejsce szóste Kariego. No i następny to Krzysiek, sportowiec. 13. 13. Krzysiek troszkę go tu przekrzywia. No właśnie. 188 i spadek aż na 11 miejsce. Mocno spadnie. Kelniks. No, też wyjście z progu powiedziałbym idealne. No, ale dalej nic nie było. I to jest tylko 184,5, co daje 13 wynik. Zabieszczady Archiwum, który się tym na pewno nie przejmuje. Kamil, miejsce 11. Blisko dziesiątki. I teraz pytanie, ile wyciągnie ze swojego skoku Kamil? Ładnie, dobrze, daleko, miejsce czwarte, tuż za podium.
No cały czas pierwsza trójka to Zdzichu Wiadro, Tonik Bow i Agnes. Naskacze już nie kto inny jak Miki. On ma 10. miejsce po pierwszej serii. I teraz pytanie, czy on przeskoczy Zdzichu Wiadro? Nie ma opcji nawet takiej. Za krótko. 189 i to jest tylko 7. miejsce. Babusan, miejsce 8. Oj, 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 Babusan, to wyglądało dosyć kiepsko już po wyjściu z progu i niestety, ale spadek na dalekie 20. miejsce, więc trzecia dziesiątka wita. To na pewno. Libertarian, 8. Wszystko zależy, jak on tutaj będzie przyrównywany do Agnes, musi dobrze skoczyć. No, czy pokona Agnes? Drugie miejsce, tak jest, więc tutaj ciekawie się zaczyna robić. Bo możemy mieć znowu zmianę na pozycji lidera. Filip Kasprzyk, miejsce 7. No i czy Filip Kasprzyk będzie tutaj w stanie odlecieć jeszcze? No nie. Nie na tyle, żeby objąć prowadzenie. Piąte miejsce Filipa Kasprzyka. Więc też troszkę spada. No a my zbliżamy się coraz to bardziej do podium. Narej, miejsce 6. Mi się wydaje, czy on znowu spóźnił drugi skok. Oby nie. No nie, udało się wyciągnąć, ale też mi się tak wydawało w pierwszej chwili, że był spóźniony. Spóźnione wyjście z progu. Czwarte miejsce na Reja. Ex aequo z Agnes, więc się nic nie zmienia w czołówce. Połapek. Ma szansę dzisiaj odrobić sporo punktów. No ale trzeba dobrze skoczyć drugiej serii. Czy to będzie ten skok dobry? No nie wiem. Nie starczy. Siódme miejsce. Potraci dzisiaj znowu kolejne punkty. I do Libertariana, i do Agnes. No nad Limonką będzie bezpieczny. Renkron. Czwarta lokata Renkrona. Zdzichu Wiadro coraz bliżej podium. Pytanie, czy Renkron jest w stanie mu zagrozić? No nie. On będzie gdzieś koło drugiego miejsca. Ale to nadal jest 10 punktów straty do Zdzichu Wiadro. Niesamowita sytuacja. No i moi drodzy, Cydzik, miejsce trzecie Cydzika. Świetny skok pierwszej serii. No ale jak w drugiej? Czy będzie w drugiej serii w stanie się zbliżyć? Próbował, ale chyba to było za krótko. Drugie miejsce, 198 Cydzik. Mimo wszystko to jest drugi stopień podium w tym momencie. Świetnie. Zwoleński chuligan, miejsce drugie. Też odpalił niesamowicie w tej pierwszej serii, ale w drugiej chyba takiego skoku nie ujrzymy, bo ten skok będzie krótszy. No tak powiedziałbym, że nie, ale noty są niskie i piąte miejsce przez to. No i został Fisek. 198,5 potrzebuje, 203 miał w pierwszej. Ale on tego chyba nie skoczy. To nie jest taki skok, który mógłby mu dać tutaj dobry wynik. Niestety, 10. miejsce Fiska, więc dzisiejszym zwycięzcą konkursu po fenomenalnym drugim skoku zostaje Zdzichu Wiadro. No, na drugim miejscu Cydzik, też świetnie Cydziu tutaj. Widzę, że zaczyna nam tutaj wchodzić naprawdę w szeregi tych najlepszych. Trzecie miejsce Renkrona, ale i na czwartym miejscu jest wicelider Pucharu Świata Libertarian. Piąty Zwoleński Chuligan, szósty Tonik Bow, siódmy Ex aequo na Race Agnes. Dziewiąty Filip Kasprzyk, dziesiątkę zamyka Fisek. Na dole trzy ostatnie miejsca, które dały punkty, to Babusan, Lucario 69 i Kuba Brat. Moi drodzy, czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów. Tutaj zmiana na pozycji lidera, Libertarian 364 punkty. I w tym momencie to on jest liderem. Na drugim miejscu Agnes 360. Moi drodzy, trójkę zamyka w tym momencie Połapek 331. Tak się prezentuje trójeczka. Dalej czwarty Limocy 318. Zwoleński Chuligan na piątym miejscu 302. Filip Kasprzyk na szóstym miejscu 266. Cydziu na miejscu siódmym już jest 261. To jest 103 punkty straty do Libertariana, ale moi drodzy, nie jesteśmy nawet na półmetku. Tonik Bow na 8 miejscu 255, 9 Xaver 254 i 10 zamyka Anti-Avanti 233. No jak to tam tutaj dalej wygląda? Na dole nas interesuje. No tutaj
Na ostatnie miejsce spadł w tym momencie Petitech 21. A co ci to obchodzi przedostatni? A Bieszczady Archiwum przesunął się na 65. miejsce, więc te 9 punktów bardzo mu pomogło w tym konkursie. No i oby tak dalej. Zobaczymy się w następnym konkursie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Żegnam się z wami. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. No i hej!